Ustawa jest niezwykle potrzebna, bardzo potrzebna. I podstawowy dla mnie jej wymiar to zdekomunizowanie Telewizji Polskiej. Zdekomunizowanie, ale także uwolnienie od sitw Telewizji Polskiej. I każdy, kto otarł się o pracę w Telewizji Polskiej, a miałam takie doświadczenie, wie, o czym mówię. To jest potworny garb. Garb, z którym nikt sobie dotychczas nie poradził. Z projektu ustawy został usunięty zapis mówiący o tym, iż wszyscy pracownicy mediów publicznych tracą pracę z dniem 30 września 2016 roku. To utrąca kręgosłup tej ustawie, dlatego że jeśli państwo ugniecie się i nie wprowadzicie tego zapisu, będzie bardzo trudno pozbyć się tych wszystkich, przepraszam, powiem tutaj kolokwialnie, ubeków pochowanych po pokojach, nieoznakowanych pokojach w Telewizji Polskiej, których jest kilkaset, co najmniej kilkaset osób. Polska jest krajem chrześcijańskim i katolickim. No niestety, to jest może przykre dla niektórych z państwa, potomków i posłużę się tutaj terminem, który usłyszałam od historyka polskiego pochodzenia żydowskiego, który mówił syna tych, którzy, porządnego zresztą, którzy rodziców, którzy wprowadzali tutaj komunę, pełniących obowiązki Polaka. On mówił o tym, że to jest termin historyczny. Ja mam nadzieję, że było to pierwsze i ostatnie wystąpienie na tej sali, takie jakie tu słyszeliśmy. Niestety ono się odbyło. I ja bym bardzo... Jakie pani przewodnicząca, pani, proszę wyjaśnić, o co chodzi? Gdyby pani była uprzejma się bardziej wzorować na tym, jak ja mówię, a nie jak pani redaktor Stankiewicz, to ja byłam bardzo zobowiązana. Więc bardzo mamy proszę. Tutaj do czynienia z mową nienawiści, pani poseł, więc proszę... Ja proszę bardzo przestać. Proszę pani przewodnicząca, żeby pani w przyszłości, jeżeli zdarzą się tego typu wystąpienia na wysłuchaniu, w którym mamy oceniać konkretne projekty ustaw, kiedy padają oskarżenia o setkach ubeków zasiedlających setki pokoi, kiedy do organizacji pozarządowych, które od 6 lat, o czym była tutaj mowa, czyli także z poprzednią ekipą. Pani przewodnicząca, walczyły... proszę zważyć, że to wysłuchanie publiczne jest, więc może bardzo proszę kończyć. Ale gdyby pani była uprzejma mi nie przerywać, to szybciej skończę. Organizacje pozarządowe, które od 6 lat z poprzednią władzą walczyły o określony kształt ustawy medialnej, o czym tutaj była mowa, kiedy się mówi, że one w swoich wystąpieniach starają się wrócić do starego, to myślę, że ich to obraża. Myślę pani także, przewodnicząca, pani że przewodnicząca, obraża... Albo proszę zważyć, że jest to wysłuchanie publiczne, albo się ograniczyć, albo proszę pogodzić się z tym, że pani teraz wszczyna debatę zamiast wysłuchania publicznego. Nawet na wysłuchaniu publicznym nie chciałabym w Sejmie Polskim słyszeć, że ktoś pełni obowiązki Polaka. Tylko tyle. I bardzo proszę, żeby pani przewodnicząca zwracała uwagę na tego typu słownictwo. Rozmawiamy tutej o wolności słowa. Ja pani przewodnicząca... Proszę państwa. Prosimy kontynuować, bo my musimy wracać w drugi... Tolerowanie antysemityzmu na tej sali jest nie do przyjęcia. Proszę o udzielenie głosu. To proszę bardzo. Zasada jest, przepraszam bardzo, dopuściłam wniosek formalny pani przewodniczącej. Zasadą niełamaną do tej pory wysłuchań publicznych jest to, że to jest wysłuchanie publiczne, a nie rozróbka posłów. Jeśli państwo macie, posłowie, jakiekolwiek uwagi, zapraszam na posiedzenie komisji w czwartek. To jest po prostu obraz tego, co mieliśmy przez ostatnie 8 lat. Zamykanie, później niektórym środowiskom społecznym. Mam...
Przewodnicząca, wysłuchanie publiczne i wolność słowa. Bardzo charakterystyczne jest, że pani... Wolność słowa nie zakłada antysemityzmu. Wolność słowa nie zakłada nienawiści. Proszę pani. I to pani rolą jest wracanie... Proszę. Czy nie w tej roli pan został zaproszony? Nie będzie pani zwracała uwagi. Zaręczam pani, że nie. Pani tak przewodnicząca. To skandal, proszę pani. Ja na pewno będę protestował w tej sprawie. Są granice, które przekraczać nie można. Możecie mówić różne rzeczy, od tego jest to wyczytane. Ale proszę się nic nie da przyjąć. Wszystko jest. Życzę. Tak, dlatego że jedna z dyskutantek użyła sformułowań, które wskazywały albo były antysemickie. Myślę, że w polskim Sejmie powinno się to spotkać z reakcją prowadzącej. A dobrze, a jak pan Bartoszewski, zdaje się, w randze ministra mówił bydło na przykład, albo język Stefana Niesiołowskiego, pana nie raził język Lisa na przykład, proszę pani, który mówi Macierewicz tak, Świrze. Niech pani takich rzeczy nie mówi, bo to, że jeśli ktoś, jedna osoba używa niewłaściwych określeń, nie pozwala innej osobie być antysemitą i tyle. Rozumiem, że wtedy również pan był obruszony i dawał temu bardzo głośno. A co to jest za argument, proszę pani? Ja teraz jestem na Komisji Kultury i reaguję na to, co się dzieje tutaj. Dziękuję bardzo. Bardzo pani proszę.